Jak będę chciał zmienić pozycję, to dam znać. Tak, tak. Żarciki. Zamykamy naszego pięknisia. Chciałem powiedzieć dziada, ale ja lubię na wszystko gadać dziadę, ale później klienci mówią, co pan tak sądzi, że to takie złe urządzenie, że pan dziadem go nazywa? Nie, ja po prostu na wszystko mówię dziad, to tak już mam taki sobie żarcik. Tutaj przejdziemy teraz, myślę, już do środka, bo to, co ty, Gryski, lubię najbardziej, czyli jak pokaż kotku, co masz w środku. I to ten 200 w końcu, bo kojarzę z komentarzy, że już od jakiegoś czasu pytacie o recenzję Vitodensa 200 nowego. W sumie już nie takiego nowego, bo już chyba ten model 3 lata ma. No, coś takiego będzie. Ale jak wygląda, co ma w środku, co, w czym jest lepszy od Vitodensa 100 i kiedy warto, a kiedy według mnie nie, tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Więc zapraszam Cię serdecznie do mięsa. Vitodens 200. Co pierwsze się rzuca w oczy, to na pewno 7-calowy przepiękny ekran. Dotykowy, wszystko super ładnie działa. Pierwsze podejścia Wismana do ekranów dotykowych były moim zdaniem tak średnio udane, ale teraz to już jest naprawdę dopracowane. Specy od elektroniki będą wiedzieli, jest już pojemnościowy, bo pierwsze podejścia były na ekranie rezystancyjnym. Nie było to zbyt wygodne w użytkowaniu. Teraz wszystko działa, tak jak na smartfonie. I to jest jakby największa widoczna różnica pomiędzy Vitodensem 100. W Vitodensie 100 zmienimy ciepłą wodę centralną na tym 7-segmentowym ekranie. Natomiast tutaj no, możemy wszystko tak naprawdę skonfigurować, wszystko jest czytelne. Chcemy obieg parteru, to ustawiamy parter, chcemy piętro konfigurować, to wybieramy tutaj. Jakby nie ma najmniejszych problemów z obsługą, moim zdaniem, dla kogoś, kto ma jakąkolwiek styczność ze smartfonem. Na pewno to urządzenie też będzie się według mnie lepiej sprawdzać mimo wszystko dla osób starszych, bo też jest to bardziej czytelne. Tam też nie jest źle. Nie jest tak jak na przykład w tej poprzedniej wersji Vitodensa 100, gdzie faktycznie mam klienta, który sobie nie radzi z takim dotykowym, ale nie do końca czytelnym sterowannikiem, jak był w starszych Vitodensach 100. Tutaj jest duże, przejrzyste. Tu jedynie dla starszych osób mogłoby być przytłaczająca ilość opcji, jaką możemy na tym panelu ustawić. Ale dosyć o samym wyświetlaczu może. Obudowa taki sam ma kolor jak w Vitodensach 100 i 050, czyli perła od Wismana biała. Tutaj po prostu ten pasek z regulatorem jest większy. Też doszedł nam podświetlany taki Vito Guide tak zwany, czyli pasek symbolizujący w jakim stanie pracy jest. Kiedy się tak żarzy jak teraz, to znaczy, że jest wszystko w porządku. I w normalnej sytuacji, kiedy już nie będziemy dotykać naszego ekranu, ekran się wygasi, tylko ten pasek tak lekko się tli. No i tyle. Obudowa jest nieco szersza niż w Vitodensie 100. Jeżeli dobrze pamiętam, tam jest 400, tu jest 450. Wysokość jest ta sama, 700. Głębokości nie pamiętam, ale to chyba było w tym filmie porównanie wszystkich trzech serii Vitodensów. Tam szczegółowe informacje techniczne znajdziecie. Natomiast tutaj przejdziemy teraz, myślę, już do środka, bo to, co ty, Gryski, lubię najbardziej, czyli jak pokaż kotku, co masz w środku. Panie Marcinie. Dobra. Otwarcie tak jak we wszystkich Vitodensach teraz nowych serii. Bez jakichś większych narzędzi, po prostu na klik. Co też od razu już możemy sobie omówić od spodu. Tu mamy bardzo fajnie wyprowadzone wyjścia pod czujnik temperatury zasobnika, komunikację z modułami rozszerzeń, czy też czujnik temperatury zewnętrznej. To wszystko jest jakby wyprowadzone na takiej wtyczce. Jedyny minus takiej wtyczki jest, co jakby pokazało doświadczenie, że no łatwo sprawić, żeby ona się rozłączyła i kocioł nam wpadał w awarię. To jest. Tu akurat w tym przypadku pewnie nikt nie będzie dotykać, ale w wersjach stojących Vitodensów 200 jest to z boku, czasami można niechcący dotknąć. Więc fajne rozwiązanie, ale trzeba na to uważać. Dobra, to teraz przechodzimy do mięsa, czyli do środka naszego pięknego kotła. Dobra. Przy otwieraniu trzeba to tak kantować. Wychodzi to dosyć ciężko. Łatwo można byłoby wygiąć po prostu budowę. No, tak jak już mamy budowę, to tak jak w serii 100. Mamy matę wyciszającą, tylko w serii 050, tej najbardziej budżetowej, nie mamy tego wyciszenia. Także kocioł jest naprawdę bardzo cichy.
praktycznie niesłyszalny przy mocy minimalnej. No jak będzie grzać ciepłą wodę, no to wkręci się pewnie na maksa, to wtedy będzie go słychać trochę. Ale jest to nieporównywalnie niższy poziom dźwięku niż w poprzednich modelach. Mam jedną klientkę, która ma Vitodensa 200 zamontowanego zaraz przy drzwiach od sypialni, to drzwiach takich przesuwnych, i nie narzeka, więc to o czymś świadczy. No a my dobra, możemy sobie przejść do omówienia, co my mamy w środku. Więc tak, panel z sterownikiem, znaczy w zasadzie panel z modułem obsługowym jest osobno. Vitodensie 100 jest to jako jeden element z regulatorem, tu jest wszystko w zasadzie rozdzielone. Jego można sobie tak serwisowo postawić, ale w sumie ja bym sobie kocioł wyłączył, bo łatwiej mi będzie opowiadać Ci o tym, co jest w środku, nie zastanawiając się, czy mi ten dosyć drogi element nie spadnie. Więc tak, może zaczniemy sobie od tego, o czym przy pierwszym podejściu zapomniałem. Czyli tak, regulator i przyłącza, co my możemy tu wpiąć, bo w porównaniu do Vitodensa 100 mamy tutaj więcej opcji. Po pierwsze, możemy tutaj podpiąć bezpośrednio dwie pompy, czyli jeśli mamy pompę na przykład cyrkulacyjną do ciepłej wody, to nie trzeba nam specjalnego modułu rozszerzeń. Jakbyśmy chcieli pompę mieć obieg bezpośredni i obieg mieszaczowy, to obieg bezpośredni też możemy pompę z tego obiegu tu wysterować. Jedyne, czego mi tu brakuje, to czujnika temperatury sprzęgła, bo wtedy byśmy już nawet przy jakimś sprzęgłowym schemacie nie musieli modułu rozszerzeń, no ale aż tak dobrze nie mam. Fajnie, że tutaj są takie przelotki, więc można to zrobić prawie hermetyczne. Żadna woda nawet w trakcie serwisu, jak nam się wyleje, to tak łatwo się nie dostanie do środka. Tu co prawda uszczelki nie ma, ale naprawdę jest to całkiem bryzgoszczelne. Tu jest płyta główna, natomiast automat palnikowy, czyli coś, co steruje samym procesem spalania, jest tutaj z boku. Więc jest to rozdzielone w porównaniu do Vitodensa 100. No plus jest taki, jak się tu element zepsuje, to nie trzeba wymienić całości, tylko to. No minus jest taki, że no są dwie raczej dosyć drogie płyty, a w zasadzie trzy, bo jeszcze tam jest moduł obsługowy. Dobra. Płyta wodna jest taka sama praktycznie jak w Vitodensach 100 i 0,50. I dla przypomnienia, pompy obiegowe akurat w Vitodensie 100 i 200 są prawie takie same, w sensie tutaj akurat są zamiennie montowane UPM2 albo UPM3, albo chyba też nawet teraz UPM4 ze względu na dostępność, albo w zasadzie ograniczoną dostępność, czyli wszystkie są elektronicznie regulowane, tylko akurat w Vitodensie 200 możemy z poziomu serwisowego, ale ja jako serwisor mogę manewrować obrotami tej pompy wedle życzeń klienta, bo wedle życzeń instalacji. W Vitodensie 100 i 0,50 jest to dosyć mocno ograniczone. Zawór bezpieczeństwa. Z tyłu jest odpowietrznik, ale jego będzie trudno tam zobaczyć. Podłączenie do naczynia przyponowego. Zawór przełączający ciepła woda centralne i elektroniczny czujnik ciśnienia. Też Vitodensy 100 i Vitodensy 200 tylko. Ale to jest nowość, jeżeli chodzi o generalnie serię. To dopiero w tej najnowszej serii się pojawiło. Bardzo fajna sprawa, bo kocioł już nie będzie nam pracować, jak będzie miał sucho. Jak będzie posucha, to będzie stał i bardzo dobrze. Ostatnia rzecz z ciekawych, bypass, o tym chyba nigdy wcześniej nie mówiłem. Jedyny, według mnie taka minusowa dla instalatorów i dla klientów trochę rzecz, że ten zawór obejściowy, bypassowy, służy po to, że gdy się wszystko jakby w instalacji pozamyka, no to kocioł dalej jakby może sobie wymusić obieg tutaj na krótkim obiegu, czyli woda będzie cyrkulować tylko wewnątrz kotła, ale dalej będzie cyrkulować i dalej kocioł będzie wiedzieć, czy się nie przegrzewa, czy nie. Nie będzie musiał się aż wręcz zagotować, żeby wykryć, że nie ma przepływu. Natomiast jest on dosyć nisko ustawiony na niski opór. W sensie tam jest 13 kPa. Generalnie co dla nas to oznacza, no jeżeli damy za małe rurki albo za długie pętle podłogowe, to nie będzie nam to działać na obiegu bezpośrednim, bo ten bypass będzie się otwierać i woda zamiast iść w obieg będzie szła tutaj. No, nie wiem, czemu to zmieniono, nowsza konstrukcja komory spalania to wymusiła, ale jeżeli zrobimy to zazwyczaj to zgodnie z projektem, albo damy wytyczne projektantowi, że ma być maksimum 13 kPa oporów hydraulicznych, będzie wszystko działać, ale jak zrobimy to na pałę, jak będziemy mieli pecha, to może nie działać. Dobra, tyle z takich technicznych rzeczy od tej strony.
Przejdźmy jeszcze do palnika. Tutaj bardzo podobnie jak w Vitodensie 100. Zintegrowany wentylator z blokiem gazowym. Dodano jedynie w porównaniu do Vitodensa 100 czujnik masowego przepływu powietrza, więc nie tylko ten blok gazowy może regulować płynnie ilość gazu, płynnie ilość powietrza, ale też jakby wie ile tego powietrza faktycznie wtłacza. Więc jakby kocioł dostosowuje się do ciśnienia atmosferycznego i na przykład nie będzie mieć problemów, jeżeli go zamontujemy na wyższych, na 2000 nad poziomem morza jest inne ciśnienie, więc on się też do tego dopasuje. Jedyna uwaga, to się dowiedziałem od klientów, jeżeli jest mocny wiatr, kocioł też to wykryje i będzie pracować na wyższej mocy. I jakby to jest nowość akurat w Vitodensach 200, bo faktycznie one wiedzą ile faktycznie wtłaczają, czują ten opór. Nie wiem jak to producent robi, tym się nie chwali, ale faktycznie nie zdziwcie się, że kocioł może na przykład Wam taktować jak jest wiecznie, bo faktycznie wtedy będzie dawać ognia, żeby po prostu pokonać opór, który stwarza wiatr w kominie. U góry mamy w zasadzie to samo co w Vitodensach 100, czyli sonda lambda, czyli czujnik płomienia sonda lambda, elektroda zapłonowa, osobno cewka zapłonowa i jakby też kocioł wykrywa czy jest płomień za pomocą tej sondy, więc to jest standard już od jakiegoś czasu w Vitodensach 200. Komory spalania dzisiaj nie będziemy otwierać, ale wygląda dokładnie tak samo jak w Vitodensie 100. Link do filmu znajdziesz tutaj. W sumie to musiałbym się tak pojawić. Znajdzie się w górnym lewym rogu, co nie? Albo prawym. W prawym. Ostatnia rzecz, czujnik temperatury spalin. I to chyba wszystko ze środka, więc myślę, że zamykamy naszego pięknisia. Chciałem powiedzieć dziada, ale ja lubię na wszystko gadać dziadę, ale później klienci mówią, co pan tak sądzi, że to takie złe urządzenie, że pan dziadem go nazywa? Nie, ja po prostu na wszystko mówię dziad, to tak już mam taki sobie żarcik. Ja nie wiem, czy się nadaje. Dobra, to mamy spięte. Obudowę też warto składać delikatnie pod kątem, nic na siłę. Jak dobrze już siedzi, to nie trzeba się za bardzo siłować. Jak od lat w Wismanie nic na siłę, a przecież pewnie nie tylko w Wismanie, bo jak coś nie wchodzi, to znaczy, że źle to złożyliśmy. Dobra, regulator musi się nam załadować. I powiemy coś jeszcze o funkcjonalności, bo tak naprawdę Vitodens 200, Vitodensa 200 według mnie nie warto tylko kupować dla tego pięknego ekranu, ale tak naprawdę dla tego, co on może nam dać za możliwości konfiguracji. Tak, od początku najważniejsze rzeczy, no to jeżeli mamy więcej niż dwa obiegi, niż jeden obieg z mieszaczem, czyli mamy na przykład tak jak tutaj ogrzewanie podłogowe i chcemy osobno regulować je i na dole i na górze, czyli dwa obiegi z mieszaczem są, no to to dopiero Vitodens 200, więc trzeba go wziąć. No albo jakoś rzeźbić osobno, ale to ja bym osobiście nie polecał. Jak już to możemy wysterować z kotła. Dlaczego go też warto kupić? Mamy do 4 przedziałów czasowych, jeżeli chodzi o planowanie ogrzewania. Tutaj jest program standardowy, ale jakby, jeżeli bym chciał go sobie zmienić, to ja tych programów czasowych mogę dodać właśnie aż 4. Więcej już mi nie pozwoli. I tak samo będzie dla ciepłej wody, i tak samo będzie dla cyrkulacji. Nie ma żadnych ograniczeń. Tak jak w Vitodensie 100, że musi być czujnik temperatury pogodowej, wtedy dopiero coś tam można. Nie, tutaj po prostu zawsze 4. Przedziały czasowe, czyli 4 jakby strefy, w których mamy różne temperatury, znaczy albo temperaturę grzania jedną, albo drugą, albo jest ta trzecia, czyli ta słabsza. Bo jakby mamy 3 temperatury, zredukowana, normalna, czyli ta dzienna jakby, komfortowa, czyli taka podwyższona. To jest też nowość, jeżeli chodzi o Vitodensy, bo wcześniej tak ten komfort był tylko takim doraźnym, można było sobie go włączyć. Tutaj teraz jakby te 3 temperatury faktycznie można zaprogramować w ciągu dnia. Ale tutaj wrócimy, albo nie, po prostu zrobimy wstecz i wtedy nam się nie zapisze. Super. Chcesz się zamienić? Jakby chcę poszedł tu na lewo? A, mogę się chcieć zamienić. Dlaczego też warto jeszcze kupić Vitodensa 200? Jeżeli byśmy chcieli właśnie wykorzystać kocioł do ogrzewania podłogowego i chcielibyśmy zaoszczędzić na sprzęgle albo na grupach pompowych, grupach podmieszających, czy jakby po prostu chcielibyśmy, o,
podłączyć kocioł bezpośrednio do ogrzewania podłogowego. Uważam, że przez to, że tutaj można zmieniać obroty pompy dowolnie, przynajmniej serwisant to może ustawić, a Vitodensie 100 tego nie może zrobić, no to możemy zaoszczędzić, kupując Vitodensa 200 w takiej sytuacji. Tak jak wcześniej wspomniałem, zastrzeżenie, raczej krótkie pętle podłogowe do 60 metrów, ale da się to zrobić i wbrew pozorom właśnie taki kocioł do mojego mieszkania będzie się lepiej sprawdzać z ogrzewaniem podłogowym niż Vitodens 200. O ile to nie będzie wspólny komin, bo wtedy 5 kW na mocy minimalnej nam załatwi na negatyw wszystko, ale no cóż, to taki niuans. Też tak jak mówię, czytelność tego ustawiania według mnie jest sporą zaletą. Dla nie każdego będzie to potrzebne, bo to samo prawie można uzyskać w Vitodensie 100 poprzez aplikację Vicker. O tym zapomniałem. Wszystkie Vitodensy można połączyć z siecią i sterować nim wygodnie, no, siedząc na kanapie po prostu i oglądając ulubiony serial na Netflixie. Więc to jest spoko, nie trzeba za to płacić, jak jest u niektórych firm. Ostatni taki z ciekawych panelów, no to jest właśnie podgląd wszystkich parametrów. To bardziej ciekawe w sumie dla mnie, serwisanta, ale jakby możemy zobaczyć ciśnienie. To ciśnienie też jakby graniczne, minimalne, to też można z poziomu serwisowego ustalić dla klienta, jak klient będzie mieć wskazówki, do ile ma dopuścić, kiedy jest jakby już nie ok. Bardzo dużo też było w tym odcinku porównawczym, więc jeżeli byś chciał jeszcze zgłębić temat, to zapraszam Cię do tamtego, chyba już drugi raz w trakcie tego odcinka, bo tam do tego się mocno przyłożyłem, tutaj lecę na żywca, ale chciałem Ci pokazać to urządzenie po prostu na żywo,